Rozmawiają o geoekologicznych problemach karkonoszy. Prezentujemy najnowsze wyniki badań, najnowsze wyniki inwentaryzacji, najnowszą wiedzę. Kolejne stypendia Fundacji imienia Jerzego Szmajdzińskiego rozdane. Kolejny ważny dzień i ważne to, że uczniowie mogą spełniać marzenia. Wróciły muzyczne czwartki. Wychodzimy na zewnątrz ze szkoły muzycznej do publiczności, tutaj w Galerii Karkonoskiej. Tuż przed weekendem wita Państwa Paweł Guszała, zapraszam na serwis informacyjny. Karkonoski Park Narodowy jest gospodarzem międzynarodowej naukowej konferencji Geoekologiczne problemy karkonoszy. W tym roku jej hasło przewodnie to wyjątkowa georóżnorodność i jej następstwa. Kolejny raz Karkonoski Park Narodowy jest gospodarzem międzynarodowej naukowej konferencji. I w ramach tej konferencji prezentujemy najnowsze wyniki badań, najnowsze wyniki inwentaryzacji, najnowszą wiedzę, którą naukowcy, praktycy pracujący w karkonoszach na rzecz ochrony przyrody pozyskali. I właśnie jest to wspaniała platforma, aby dzielić się tą wiedzą, upublicznić ją i przekazać nam praktyką do stosowania. Dzięki tej wiedzy pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego mogą lepiej poznawać i chronić przyrodę oraz skuteczniej niwelować skutki działania człowieka. W tym roku konferencja skupia się głównie na temacie przyrody nieożywionej. Geologia, geomorfologia, hydrologia, gleby to jest podstawa, na której funkcjonuje świat przyrody ożywionej. W związku z tym są to czynniki bardzo ze sobą powiązane i z tego też względu bardzo ważne jest też poznawanie tych elementów i szukanie korelacji między tak zwanym światem przyrody nieożywionej i światem przyrody ożywionej. Od zróżnicowania rzeźby i wynikającej z tego zróżnicowania pokrywy glebowej i zróżnicowania warunków wodnych zależy, jakie siedliska występują, z jakimi zbiorowiskami roślinnymi mamy do czynienia i jak one się zmieniają. Ta bioróżnorodność karkonoszy wynika m.in. ze zróżnicowanej gleby. Z kolei od tego, co gdzie rośnie, decyduje, co w tych zbiorowiskach roślinnych żyje. Ale gleby same w sobie też są zależne od innych czynników, właśnie od rodzaju skały, od nachylenia terenu, od ilości wody w przyrodzie w danym miejscu. Jeden z wykładów dotyczył wody w karkonoszach, która, jak wszyscy wiemy, jest cenniejsza od złota. Jednak zdaniem prowadzącego nie dbamy o dostęp do tego zasobu, a martwimy się dopiero wtedy, gdy zaczyna tej wody brakować. Co powinniśmy? Przede wszystkim tu jest apel do lokalnych władz. Myśleć, proszę pana, z wyprzedzeniem o tym, że ta woda będzie coraz bardziej limitowana, bo te zasoby się będą kurczyć. Jeżeli nie będzie jakiejś spójnej polityki w zakresie gospodarki wodnej, w zakresie zwiększenia zasobów wodnych, to obudzimy się z ręką, nie będę mówił gdzie. Będzie to duży problem. Konferencja niesie za sobą wiele korzyści. Najważniejszą z nich jest ta edukacyjna, nie tylko dla społeczeństwa, ale również pracowników parku, którzy później mają większe kompetencje do tego, aby dbać o ukochaną przyrodę. Mogą w sposób bardziej świadomy opiniować różne działania, które są na przykład w otulinie Parku Narodowego podejmowane. Ale zupełnie inną kwestią jest, na ile ten głos jest słyszany, na ile on jest zrozumiany i na ile jest chęć po drugiej stronie, tej stronie społecznej, aby te wyniki naukowych badań zaakceptować i zaimplementować. Konferencja rozpoczęła się w czwartek, 5 października, a zakończy w sobotę, 7. W jej trakcie ma odbyć się ponad 20 wykładów. Alan Jurczyński jest uczniem zespołu szkolno-przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim, ale i świeżo upieczonym stypendystą Fundacji imienia Jerzego Szmajdzińskiego. Dzisiaj Alan odebrał certyfikat z rąk posła Roberta Obaza.
Fundacja imienia Jerzego Szmajdzińskiego od lat wspiera uczniów z terenu legnicko-jeleniogórskiego, przekazując im stypendia. Środki na ten cel zbierane są w trakcie takich bali charytatywnych. W tym roku fundacja w porozumieniu z władzami szkół wyróżniła 17 uczniów. Każdy z nich otrzyma certyfikat stypendialny wraz z listem gratulacyjnym i egzemplarzem konstytucji podpisanym przez przewodniczącego Rady Fundacji oraz byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Jednym ze stypendystów jest Alan ze Szkoły w Jeżowie Sudeckim. Kolejny ważny dzień i ważne to, że uczniowie mogą spełniać marzenia. To, że w jednym czasie ludzie się bawią i zrzucają się na to, żeby uczniowie mogli spełniać marzenia, to jest dobra droga do tego, żeby pomagać wszystkim tym, którzy na taką pomoc zasługują. Jesteśmy małą szkołą i wiejską, także myślę, że wyróżnienie naszego ucznia to jest duży zaszczyt i bardzo dziękujemy też fundacji za zainteresowanie i za to, że okazali nam jemu takie wsparcie. Myślę, że pomoże mu to ukończyć jakieś swoje marzenia, dobrnąć do celu. Także bardzo fajna rzecz i bardzo dziękujemy. Przekazanie stypendium odbyło się w obecności kolegów i koleżanek z klasy. Alan nie krył zaskoczenia. Cóż, jestem troszkę zaskoczony. Też jestem bardzo zadowolony z tego. Pieniądze na pewno przeznaczę na rozwój, na dalszą naukę. Trzymamy za słowo i gratulujemy. Wszystkich miłośników muzyki klasycznej zapraszamy do udziału w muzycznych czwartkach, które od października raz w miesiącu odbywać się będą w Galerii Karkonoskiej. 5 października wystartował kolejny sezon muzycznych czwartków. Rozpoczynamy nową edycję, nowy sezon artystyczny występów młodzieży, dzieci oraz pedagogów Państwowej Szkoły Muzycznej w Jeleniej Górze. Koncerty odbywają się w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przy ulicy 1 Maja 27 i najważniejsza rzecz, każdy za darmo będzie mógł przyjść, zobaczyć, posłuchać, napawać się tą piękną muzyką. My cieszymy się, że te młode talenty tutaj zdobywają swoje pierwsze szlify. Tutaj mają pierwsze występy przed dużą publicznością. To doświadczenie na pewno będzie procentowało w przyszłości i my już dzisiaj cieszymy się z tego, że nawiązaliśmy tą współpracę i mamy tak utalentowaną młodzież. Wychodzimy na zewnątrz ze szkoły muzycznej do publiczności, tutaj w Galerii Karkonoskiej. Zaczynamy Fryderykiem Chopinem poprzez Telemana aż do kompozytorów muzyki filmowej Ennio Morricone, Oboi Gabriela, po troszkę elementy muzyki bluesowej, jazzowej i rozrywkowej. To rozwija i intelektualnie, i emocjonalnie dziecko, daje możliwości tego rozwoju. Pierwsze 6 lat uczyła się na fortepianie, teraz pierwszy rok uczy się na flecie, na taki wybrała instrument. Ma stosunkową teraz łatwość w uczeniu się nie tylko gry na instrumentach, ale również w szkole do egzaminów. Ja chodzę na perkusję ogólnie i też z tego się tam wzięło, że ja właśnie lubię grać na perkusji i przyszedłem tu, żeby właśnie posłuchać, jak to brzmi. Mogę się podzielić tym graniem z innymi. Mogę zachęcić, żeby przyszli do szkoły muzycznej i jeszcze lubię występować dlatego, że bardzo lubię grać. Lubię występy, podoba mi się też, lubię też słuchać innych jak grają, lubię też sama grać. Muszę powiedzieć, że po pandemii, po tym zamknięciu, kiedy dzieci były zmuszone siedzieć przy komputerach i te lekcje online, to teraz to jest wspaniała sprawa, żeby spotkać się i występować. Mamy dużo chętnych, a proszę zauważyć, dopiero mamy 5 października. To forma jest jeszcze wakacyjna, powiedziałabym tak, ale chętnych nie było końca. Już dziś zapraszamy na listopadowy koncert w wykonaniu uczniów, młodzieży Państwowej Szkoły Muzycznej w Jeleniej Górze. Zapraszamy do Galerii Karkonoskiej. Do naszej redakcji zwrócił się jeden z mieszkańców, któremu nie spodobał się fakt, że w ostatnim czasie jeden z witaczy, czyli tablic informacyjnych witających przyjezdnych w Jeleniej Górze, zamienił się w miejsce eksponujące przedwyborczy baner jednej z lokalnych kandydatek do Sejmu.
poprosił nas o interwencję w sprawie, cytujemy, wykorzystania przez posłankę Zofię Czernow witacza miasta Jelenia Góra, znajdującego się na trasie ze Szklarskiej Poręby, który jest zakryty banerem wyborczym powyższej posłanki. O przyczyny tej sytuacji zapytaliśmy rzecznika Urzędu Miasta. Oto jaką otrzymaliśmy odpowiedź. O wykorzystanie na cele kampanii wyborczej tablicy do urzędu zwróciła się firma prywatna. Tablica udostępniona została na zasadach komercyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ocenę tej sytuacji pozostawiamy Państwu. I to była ostatnia informacja tego dnia. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na jutrzejsze wydanie Wydarzeń Tygodnia. Do zobaczenia.